Cześć, tu Ernest! Dzisiaj wyszła kolejna mega aktualizacja. W tym filmiku zapoznam was z najważniejszymi zmianami, które zaszły po tej aktualizacji i do tego rzucimy okiem na nowego bossa, sekretne skiny i nie tylko. Koniecznie oglądajcie do końca. Zaczynajmy! Na samym początku chciałbym wam zadać pytanie. Kto z was ma już nowy sklep? W dniu aktualizacji dwa tygodnie temu zakładka sklepu niektórych graczy została zaktualizowana o całkowicie odświeżoną wersję sklepu ze skinami. Moim zdaniem wygląda lepiej od starego. Jest lepiej uporządkowana, czystsza, to na pewno krok do przodu. Ale problem jest w tym, że nie każdy ma ten nowy sklep. Twórcy gry testują go na małej grupie graczy. Na początek było to 5% aktywnych graczy. Ostatniej nocy zmieniono to na 10%. I ja na przykład dalej nie mam nowego sklepu. No cóż, lecimy dalej. Piszcząca puszcza została przejęta przez Wolverina. Na start czwartego sezonu pojawiły się jego ślady po pazurach. A dziś można go tutaj spotkać twarzą w twarz. Pojawia się on w różnych miejscach. Ja najczęściej spotykałem go tutaj przy ogromnych głowach lub tutaj. Czasem może go nawet porywać rzeka. No tak raz mi się przydarzyło. Jego dokładną pozycję zdradzają odgłosy kroków i chrząknięcia. Chyba go drapie gardło. Wolverine posługuje się oczywiście swoimi pazurami, które mogliśmy już przetestować w nowych trybach Marvel. Przed podjęciem walki z nim polecam znaleźć jakąś broń na przynajmniej średni dystans, albo dobrą pompę czy Pema i dużo zdrowia. Wolverine jest bardzo szybki i ma mnóstwo punktów zdrowia, więc walka na blisko na solo może się źle skończyć, ale niekoniecznie. Czasami Wolverine'owi coś po prostu gorzej idzie. Trzymajcie dystans, ale nie odstępujcie na długo od walki. Jego supermocą jest m.in. leczenie, więc jeśli go zostawicie samego bez uwagi na chociaż chwilę, to odzyska zdrowie, które mu zabraliście. Warte uwagi jest też to, że może nawet się wyleczyć z powalenia i stanąć z powrotem na nogi z niemałą ilością punktów zdrowia. Dobijajcie go od razu! Co ciekawe, Wolverine otrzyma nowy styl Logana. Oto jak będzie wyglądał w grze, a do odblokowania będzie prawdopodobnie za tydzień. Poza tym, zaszło też kilka ważnych zmian w samej rozgrywce i balansie gry. Z wody od dzisiaj można wyłowić rybkę Midasa. Jest ona w miarę rzadka. Szanse na wyłowienie jej są takie same jak w przypadku rybki Mściciela, która weszła do gry dwa tygodnie temu i zaznacza pobliskich wrogów. Rybkę Midasa da się wyłowić wszędzie, ale tylko i wyłącznie przy użyciu ulepszonej wędki, którą można zdobyć z beczek losowo lub ulepszając zwykłą wędkę. Po zjedzeniu rybki Midasa sama rybka zamienia się w złotego Skara, a do tego wszystkie inne przedmioty w ekwipunku są ulepszane do legendarnej klasy rzadkości. Pod warunkiem, że to jest możliwe. Nie ma na przykład złotych płotek, dlatego jakość tego przedmiotu pozostaje bez zmian. Jeśli gracie w oddziałach lub na duo, to koniecznie poproście członków drużyny o ich bronię, aby je ulepszyć. Ta rybka działa tylko na nasz ekwipunek. Następną zmianą w rozgrywce jest usunięcie karabinu szturmowego z lunetą w klasach niebieskiej i zielonej. Fioletowe i legendarne dalej występują na polu bitwy. Nie dziwię się, że zaszła ta zmiana. Będą one występować rzadziej, a to prawdopodobnie dlatego, bo do gry dodano supermoc Wolverina, którą bardzo łatwo można skontrować takim karabinem. Dzisiaj o 15:00 dodano nowy tryb okresowy. Walczymy w nim supermocami superbohaterów, które dostaje się na start, ale można je też odszukać w spadających kometach. Zabawa polega na przejmowaniu punktów w stale zmieniającej się strefie gry. Im więcej przyjętych punktów, tym szybsza staje się droga do wygranej, którą można śledzić o tutaj. To niezły tryb, koniecznie go stestujcie. Dzięki wyciekom wiemy, że niedługo do zakładki z trybami mogą wejść nowe tryby na parzanki, na snajperki z niską grawitacją, na bogato, powrót do przeszłości oraz z leczeniem za eliminację. Poza tym jeszcze przed tym update'em zaszło kilka ciekawych zmian. W laboratorium na przykład można znaleźć drony Galactusa, pomagierów, bossów i bronie mityczne. W końcu włączono tam te wszystkie elementy gry. Sejfy działają, ale z jakiegoś powodu są puste. W trybie na parzanki za to są bronie mityczne i działające samochody. Brakuje tu jednak dronów Galactusa, pomagierów, bossów. W temacie balansu rozgrywki to w sobotę wieczorem stało się coś nietypowego. Fortnite podzieliło pulę broni między klasycznymi trybami a areną. Zazwyczaj pule broni w tych trybach klasycznych i areny, solo, duo i oddziały, były takie same. Tak, owszem, często nowe rzeczy do trybu areny trafiały z opóźnieniem, ale to z powodu turniejów. W sobotę jednak usunięto kompletnie kilka rzeczy, tylko i wyłącznie z trybów areny. Oto oficjalna wiadomość od Fortnite. Przenieśliśmy do skarbca Boogie Bomby i Portaforty, jednocześnie zmniejszając liczbę crashpadów w trybach turniejowych. To oznacza, że na turniejach i na arenie nie znajdziemy już Boogie Bomb czy Portafortów, a do tego crashpady występują teraz w dwóch sztukach zamiast w trzech.
Jestem ciekaw, czy to początek tego typu zmian. Wiele osób chce przywrócić 100% skrzynek w typach turniejowych. Może to będzie kolejna zmiana. Swoją drogą, to zmian doczekała się też furgonetka do odradzania. Jeśli się nie mylę, to na start tego sezonu skrócono czas ładowania furgonetki. Przed startem czwartego sezonu trzeba było czekać aż 2 minuty, zanim można było jej użyć ponownie. A dziś o połowę mniej, czyli tylko minutkę. Nowe skiny to kolejny temat. Na sam początek nowe style. Skiny Ventura oraz Venturion otrzymały nowe czarno-czerwone style złoczyńców, które już dziś można założyć. Nowego stylu w tym samym motywie doczekał się też Abstract. Fakt, że te skiny otrzymały nowy styl, podpowiada nam, że niedługo wrócą do sklepu. W temacie nowiutkich skinów, które dopiero zawitają do sklepu po raz pierwszy, to rzućmy okiem na te oto skiny. Oto Hyacinth i Morro. Z opisu to wojownicy zapomnianych ziem. Te skiny wyróżnia to, że mają dodatkowy, wyjątkowy styl. Jeden zwykły Fortnite'owy, a drugi komiksowy. Victoria Saint to pierwszy nowy, mroczny Halloweenowy skin. No to w końcu kowbojka, łowca wampirów z epoki Dzikiego Zachodu. Ma ona dwa style. Jeden z kapeluszem, a drugi bez. Dodano jeszcze skina Seigan. Będzie ona kosztować jedynie 800 fotelców. To spoko cena jak na takiego skina. Mi się bardzo podoba. Oto plecaki do tych skinów. Zbieraki, nowa lotnia i nowe malowania. Dalej, mam dla was mega ciekawostkę. Od jakiegoś czasu co każdy update Fortnite rozsyła do twórców maile, w których to można przedwcześnie dowiedzieć się kilku informacji o nadchodzącej aktualizacji. Raz na jakiś czas znajdzie się w tym mailu jakiś sekret. 2 tygodnie temu można było wyczytać, że Tony Stark planuje przerobić boss bojowy. No i tak też się stanie. A dzisiaj? Na pierwszy rzut oka to po prostu garść nowości, ale przyjrzyjcie się tekstowi tego maila. Niektóre litery zostały podkreślone nasyconym pomarańczowym kolorem. Jeśli zbierzemy te literki po kolei, to układa się z nich słowo Dampir. Dampir to określenie na kogoś, kto jest pół człowiekiem, a pół wampirem. Ten sezon jest w pełni Marvelowy. A wiecie, kto jest najlepiej znanym Dampirem? Blade z Marvela! Widać go teraz na ekranie. To mroczny łowca wampirów z kozackim czarnym kostiumem, a na nim często płaszcz, godny twardziela, jakim jest Blade. Nie mogę nie wspomnieć o tym, że zawsze ma on przy sobie jakieś ostrze, albo ostrza. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze wyglądu Blade'a w formie skina Fortnite, ale rysunki z komiksów czy ujęcia z filmu dają nam dobry obraz tego, czego się możemy spodziewać. Halloween zbliża się wielkimi krokami, a Blade idealnie pasuje do tego klimatu. Spodziewam się też nadejścia Venoma, także na Halloween. Zazwyczaj halloweenowe skiny Fortnite pojawiały się pod koniec października, ale w tym roku może się dostać wcześniej. Z tego co widziałem, to Blade nieraz w komiksach walczył przeciwko Wolverine'owi, więc kto wie, może Blade wejdzie do sklepu za tydzień, w czwartek o 15 z wyzwaniem Wolverina. Tak samo jak to było z Czarną Mantą, arcywrogiem Aquamana, który wszedł do sklepu tego samego dnia co wyzwanie za skina Aquamana. Oto zaszyfrowana ikona tego skina. Wiemy, że Blade będzie miał dwa style. Jeden z płaszczem, a drugi bez. Do tego będzie miał ostrze w formie plecaka oraz zbieraka. I prawdopodobnie wbudowaną emotkę i oddzielnie lotnię. Wszystkie te przedmioty będzie można kupić oddzielnie albo w pakiecie, w promocyjnej cenie za fotolce. Marvel na swojego oficjalnego Twittera dzisiaj wieczorem wstawiło zapowiedź tej postaci, więc jest możliwość, że wejdzie do sklepu już w tym tygodniu, może nawet jutro. Fortnite ogłosił też nowy koncert. W trybie imprezy o godzinie 2 czasu polskiego, 26 września, premierę będzie miał wideoklip z choreografią do bombowego singla Dynamite. Tak, zespół muzyczny BTS zawita do Fortnite 26 września i jako pierwsi w grze poznamy ich nową choreografię. Do tego po premierze zostanie puszczony remix tej piosenki. Ci, co nie dadzą rady być na premierze, będą się mogli udać na powtórkę, która odbędzie się tego samego dnia, czyli 26 września, ale o 14. Fortnite dał też znać, że 24 września o 2 w nocy zawitają do sklepu 2 nowe emotki tańców opracowanych przez BTS. Lecą teraz na ekranie i niestety z uwagi na prawa autorskie nie mogę wam puścić tych emotek z oryginalną muzyką. Choć same efekty wizualne są bardzo fajne. Dajcie znać, czy kupicie którąś z tych emotek. Będę z wami szczery, nie słucham K-popu, ale tego typu emotki są nawet w porządku. Na przykład emotka Scenariusz też mi się podoba, a to jest fragment piosenki K-popowej.
Poza tym w plikach gry pojawiły się nagrody urodzinowe oraz za wyzwania Rocket League, które wyjdą już w ten weekend, oraz za oglądanie FNCS. Są teraz na ekranie, ale moim zdaniem zasługują one na oddzielny filmik. Już wkrótce wam wyjaśnię wszystko dokładnie, co i jak. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.